Zgodnie z zapowiedzią w studio gość Barbara Wrońska, dzień dobry. Dzień dobry. 13 po 9, nie za wcześnie? Nie, absolutnie nie. Wczoraj śpiewałaś, grałaś przed Brodką w megaklubie, obawiałem się, że będzie jakieś afterparty i zaśpisz na wizytę do radia. Nie, jestem bardzo słaba w afterparty ostatnio. Ale mieliśmy taki bardzo miły wieczór dzień wcześniej, który można powiedzieć zakończył tak i emocjonalnie i towarzysko tą trasę grudniową z Brodką. No a wczoraj koncert w megaklubie w Katowicach. Wspaniały. Udany? Bardzo. Bardzo udany koncert, pełen ciepła, pełen dobrych emocji. Naprawdę mieliśmy takie poczucie, mimo tego, że to jest support i masz wydzielony czas do zagrania, razem z zespołem mieliśmy uczucie takiego w pełni zagranego koncertu naszego. Może się też wydawać, że to nie jest wdzięczna rola takiego rozgrzewacza przed głównym artystą. Bywa, ale na tej trasie na przykład ja i tak samo i Tomek, i Patryk, i Marcin, którzy ze mną grają, nie odczuwamy tego. Jest taka fajna komitywa też z zespołem i z Brodką i wszyscy są bardzo życzliwymi ludźmi i dobrze się razem czujemy. Basiu, teraz powinna chyba nastąpić taka wyliczanka, w której trzeba by zawrzeć oczywiście zespół Pustki, ballady i romanse, muzykę na przykład do Córek Dancingu, za którą ci bardzo dziękuję. Świetna i znakomity film. Teraz jesteś tutaj jako artystka solowa. Ile lat czekałaś na to, aby się zdecydować na Barbarę Wrońską solo? Długo czekałam, ale nie można chyba tego tak określać w kategoriach oczekiwania. W sensie to jest tak, że ja zawsze czułam, że ten moment kiedyś nastąpi. Natomiast nie było tak, że zajmowałam się czy zespołem macierzystym, czy balladami, zaciskając zęby, bo już właściwie chciałabym swoją płytę nagrać. Już inaczej. Coś dokładnie. Tak... Nie, raczej było tak, że po prostu potrzebowałam czasu i bardzo chciałam, żeby to się naturalnie rozgrywało, żebym ja nie miała jakiejś presji, po prostu nie czuła i ten czas po prostu musiał nadejść. I właśnie nadszedł, za nami w listopadzie premiera twojej solowej piosenki. Będzie cała płyta? Będzie cała płyta, będzie już w lutym, także już naprawdę niedługo, ja też doczekać się nie mogę. No i będzie bardzo ciekawa. Na razie posłuchajmy singla zatytułowanego Nie czekaj. Za chwilę o nim porozmawiamy, bo wiem, że to może być pewna zmyłka dla wielu słuchaczy. To nie Ada Rusowicz, ani nie Ania Rusowicz, nie. Tylko Barbara Wrońska w Radiu Katowice. Nie czekaj. Radio Katowice.